Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj cudowną bajkę. Będzie tam Chelsea, będzie Barbie, a także pani weterynarz. Jak myślicie, co się stało z naszym malutkim psiakiem? Koniecznie oglądajcie dalej, a za sekundkę się sami przekonacie. Dzień dobry, witam. Czy mogłaby mi pani pomóc? No jasne, chodź proszę, ale masz przepięknego psiaka. Opowiadaj, co tam się stało. No bo bawiłam się z psiakiem i nagle zaczął piszczeć. Myślę, że ma coś na łapce, bo ma ją lekko zaczerwienioną. Nie mógł biegać, musiałam go nosić na rączkach. Chyba naprawdę bardzo, ale to bardzo go coś boli. Oj, no to rzeczywiście, za chwilkę sprawdzimy, co tam jest pod tą łapką, ale muszę najpierw Was zarejestrować. Tylko powiedz mi, nie jest z Tobą mama albo siostra? Musi to być jednak osoba dorosła. O rany, nie wiedziałam, że musi ktoś ze mną przyjść. Jestem niestety sama, a ma może Pani telefon? Zadzwoniłabym po Barbie, po moją siostrę. Jasne, jasne. Czekaj, już włączam na moim tablecie. Dam na głośno mówiący. O, uwaga, uwaga, już dzwoni, za chwilę możesz mówić. Cześć Barbie, tu ja, Chelsea. Słuchaj, mogłabyś szybciutko przyjść do weterynarza? Czekam tutaj z naszą psinką. Coś się jej stało w rączkę, a musimy zarejestrować się, ale ja nie mogę, jestem za mała. Mogłabyś rzucić wszystko, co robisz i dosłownie przyjść na chwilkę? Bardzo Cię proszę. Jasne, Chelsea, już lecę. W sumie nie miałam nic teraz do roboty, a więc poczekaj chwilę, dosłownie za minutkę będę. Dziękuję Barbie, to ja tutaj czekam. Do zobaczenia. No i wszystko się udało. Dobra, to daj psiaka. Wezmę go na stolik, zobaczę, co tam słychać pod tą łapką, a zarejestrujemy Was później. No, ale grzeczny piesek. Nawet się nie boi psiaka, który jest obok niego. No, naprawdę masz słodkiego tego pieska. Tak, on jest bardzo grzeczny i taki kochany, ale naprawdę on nie lubi bólu. Nie bój się, za chwilkę będzie dobrze. To sprawdźmy jego łapkę. No to zobaczmy. O, nie jest tak źle. Coś go tam ukuło. To chyba malutki kleszczyk. Za chwilkę go wyciągnę i będzie po bólu. Chodź psiaku, przemyjemy Cię. Hop, wskakuj. No i świetnie. Będzie troszeczkę tylko lekko gorąca woda. Jeszcze tylko antybakteryjny spray. No i za chwilkę już będzie wszystko dobrze. Teraz Cię tylko jeszcze uczeszemy, żebyś się czuł jak u siebie. No i wskakuj! No i teraz już tylko grzebyszkiem Cię uczeszemy, będzie wszystko dobrze. Oj Chelsea, powiem Ci, że masz naprawdę grzecznego psiaka. Ani nie krzyczał, ani nie szczekał jak go myłam. Teraz grzecznie daje się uczesać. No już chyba ta łapka coraz mniej go boli. Myślę, że to dzięki temu płynowi antybakteryjnemu. To teraz tylko go jeszcze wezmę na boczek i wyciągniemy mu tego kleszcza i będzie już wszystko w porządku. Wow, no to świetnie! Tak się cieszę. Ciekawe, gdzie jest Barbie? Już tyle czekamy. Oj, bez obaw, pewnie już tutaj leci. Wiesz, musiała w końcu dojść aż tutaj, także spokojnie. To chodź, psiaku. Usuniemy Ci teraz tego kleszcza. O, właśnie tutaj. No i świetnie, teraz tylko psiaku, połóż się na plecki. Cześć Wam, już jestem. Ojejka, co się stało z psiakiem? Chelsea, opowiadaj, co się stało. Cześć Barbie, super, że jesteś. No, już mówiłam pani weterynarz, że bawiłam się z psiakiem i nagle coś go zabolało na stópce. I pani weterynarz powiedziała, że to kleszczyk i już jest tak naprawdę po umyciu, po rozczesaniu. Teraz już właśnie pani zajmuje się wyciągnięciem tego kleszcza. Uff, dobrze, że już wszystko jest pod kontrolą. Ja wiem, że ta pani weterynarz jest najlepsza i zawsze sobie z wszystkim poradzi. To jak, proszę pani? Wszystko już w porządku? Już ostatni etap? Tak, oczywiście, już kończymy praktycznie. Sekundka.
Ja, wyciągnięty. Już jest po wszystkim, po bólu. Pani psiak i Chelsea psiak jest naprawdę taki grzeczny, że jestem w szoku. Prawie w ogóle nie szczekał. O, to się cieszę. To chyba zasługa Chelsea. Ona zawsze tak bardzo o niego dba. Jest taka truskliwa. Chyba dlatego ten piesek również jest taki kochany. No, to prawda, psiak jest naprawdę moim ukochanym zwierzakiem. To co, robimy przy pani rejestrację i możemy już wziąć psiaka? Już jest wszystko w porządku? Tak, kochani, to już wszystko. Także dziękuję wam i tobie, Chelsea, że zadzwoniłaś po Barbie. Teraz już mogę wszystko zrobić tak, jak należy. No, ale najważniejsze, że z psiakiem już wszystko dobrze. Pamiętajcie, zawsze możecie wrócić, gdybyście nadal dalej potrzebowali pomocy. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobał odcinek. Jeżeli się podobał, no to czekam na wasze kciuki w górze. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wam się najbardziej podobało, a także czy wy z waszymi pupilami często chodzicie do weterynarza? No i oczywiście, jeżeli macie ochotę na więcej bajek, unboxingów albo różnych tego typu filmów, no to zachęcam was do subskrypcji kanału. A my się, kochani, widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!